Cześć moi kochani, chciałam dzisiaj dla Was nagrać taki filmik z tą paletką Lovely, którą Wam pokazywałam, że kupiłam, ponieważ dostałam od paru z Was no wiadomości, żebym nagrała taki filmik dotyczący tej paletki. I teraz tak, co mogę powiedzieć na temat tej paletki? Przede wszystkim ona mnie naprawdę mega zaskoczyła. Ja jeszcze kupiłam ją po promocyjnej cenie, więc w ogóle tym bardziej miałam farta, bo bałam się, że no wiecie, jakbym miała kupić po normalnej cenie, to jej by się okazało, że jest beznadziejna ta paletka, no to wtedy bym ubolewała, że nad tym, że wyrzuciłam pieniądze w błoto. A tak dałam gdzieś 16 zł, około 16, 15, 50 jakoś tak. Oczywiście tę paletkę również zakupiłam mojej mamuni. Pozdrawiam Cię mamuś, jeżeli oglądasz mnie, dlatego że no ja już używam gdzieś z tydzień na pewno tę paletkę i dzień w dzień ją używam, dlatego wiem i mogę powiedzieć z czystym sercem i z czystym sumieniem, że jest naprawdę ta paletka mega, jak na naprawdę w taką tanią firmę Lovely. Dlatego też zakupiłam mojej mamie nawet tę paletkę. I powiem Wam tak, po pierwsze, cienie się nie osypują, nie rolują, utrzymują się bardzo długo na powiece, czyli na przykład jak pomaluję się cieniami o godzinie 6-7 rano i zmywam makijaż około godziny 21-22, one nadal się utrzymują. Nie mówię, że są nie wiadomo jakie wtedy, wiecie, jeszcze świeże, ale się utrzymują i to jest ważne. Po drugie, jeżeli ktoś ma problem właśnie z oczami, typu, że na przykład nie może wszystkich cieni używać do powiek, dlatego że na przykład ma jakąś alergię na różne cienie. Ja na przykład tak mam, że mogę tylko z Inglota używać, bo nawet z firmy Clinic miałam dwie paletki, a Clinic to przecież jest dla alergicznych oczu i tak dalej, więc myślałam, że będą super. Nie, szczypały mnie oczy, łzawiły, nachodziły mi na soczewki, więc była to po prostu żenada i nie kupię z Clinic. A te nie, powiem Wam, ani mnie oczy nie szczypały, nie łzawiły mi oczy po tej paletce, ani gdzieś tam nie nachodziły mi na soczewki. Ten, kto ma soczewki kontaktowe, to nosi, to wie, o co mi chodzi. Tam mi nigdzie nie nachodziło te cienie. Co jeszcze mogę powiedzieć? To już mówiłam, że długo się utrzymują, nie rolują się, nie osypują się, nie powodują, że mnie oczy szczypią, właśnie żadnej alergii tutaj nie powodują, niczego. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona. Aha, i pigmentacja jest przede wszystkim mega pigmentacja, jest za jednym po prostu pociągnięciem macie już wyrazisty cień. Także jak na przykład w tej paletce, pokażę Wam tutaj, są takie cienie, o widzicie, ciemne, to trzeba z nimi uważać, tu już widać, że było używane, widzicie, była paletka używana, to musicie na nie uważać, dlatego że po prostu możecie no, za dużo na pędzel nałożyć, bo ja już tak zrobiłam za pierwszym razem, a wystarczy tylko jedno muśnięcie, na przykład takim ciemnym pędzel, jedno muśnięcie pędzlem i po prostu tutaj nałożyć i już widać te cienie, naprawdę, taka pigmentacja jest mocna, zaraz Wam pokażę. O, nawet tu, więc no zobaczcie, jedno takie ten i już jest cień. O, widzicie? No, więc no mówię, super, po prostu genialne są te cienie. Dobra, zaczynamy. Ja już tutaj jestem wypudrowana, wszystko zrobiona. Brwi, wszystko też zrobione. Jeżeli chodzi o kosmetyki, jakie używam ogólnie do makijażu, to jest krem z Dermedic i to jest ten krem. Jest to krem nawilżająco regulujący do skóry trądzikowej, ale dorosłych i zawsze go zawsze go rano używam. Tutaj już mam końcówkę, ale zapasik już też jest, też Marta się już w zapas też już tutaj zaopatrzyła. SPF 50 też z Dermedic, bo uwielbiam kosmetyki z Dermedic, nie podrażniają mi tutaj żadne tutaj cery, niczego. Tutaj oczywiście mi wyszedł nieproszony gość z tego względu, że wiadomo, jestem, no te dni, wiadomo, nie? Dobra. Jeżeli chodzi o podkład, gdzie mamy podkład, kurczę? Używam tak, na zmianę, albo Estée Lauder, albo, tutaj jest podkład, albo tego z Revlonu. Dzisiaj użyłam akurat Revlon do cery tłustej 310, to jest to. Następnie teraz tak, sypkich pudrów, bardzo lubię te dwa oto.
Ale najbardziej ja lubię na przykład ten z Eveline, który matuje i utrzymuje mi tutaj makijaż na wiele, wiele godzin. Ten z AA też jest bardzo fajny, bardzo ładnie wygładza buźkę. Jest mineralny, ale on ma kolorek i trzeba z tym uważać. Jak się dużo da na pędzel, to trzeba uważać, bo wtedy taka żółta twarz jest. Więc trzeba uważać. Jeżeli chodzi na przykład o moją mamę, jeżeli mnie tutaj panie starsze oglądają, to ona woli na przykład ten, dlatego że bardzo tutaj ładnie wygładza cerę i do tego tak jakby rozświetla. Ja znowu to z tym rozświetleniem mam problem, ponieważ mam tutaj w strefie tę tłustą, więc wolę akurat ten. No, więc to jest tak. Teraz tak, używam takiego bronzera z L'Oreala i to jest 102 używam, ale najbardziej to uwielbiam ten bronzer, tylko nigdzie go nie mogę dostać. Nie mogę go dostać w Rossmanie, w Hebe, w Naturze, nigdzie. Przez internet chciałam zamówić, ale niestety tego kolorku, który ja tutaj mam 05, przepraszam, Light Gold, nie ma nigdzie nawet przez internet, żeby zamówić. Jest inny kolorek z tego, ale tego akurat już nie ma. Ja tutaj mam tylko na tutaj obrzeżach, a tutaj już nie ma tego. I ubolewam nad tym, dlatego że ten dla mnie bronzer, on żadnej krzywdy nie robił, żadnych smug, niczego. Z tym już muszę bardziej uważać. On ma też rozświetlacza, tego nie używam. Też taki kamuflaż używam, właśnie na takie, jak mi tu wyjdą gdzieś, z Catrice. Teraz już widziałam, że Catrice ma to akurat opakowanie inne, bo tutaj jest już fioletowe. Skąd wiem? Dlatego, że poleciłam też to mojej babci, miałam końcówkę, chyba numerku 15, tak, numerek 15 miałam, dałam mojej babci na wypróbowanie, bo takie coś tutaj ma sine, więc dałam, jest w tym zakochana i kazała mi kupić, stąd wiem, że w Hebe są, bo w Naturze nie mogłam dostać tych kamuflaży, a w Hebe są i mają opakowania, że tutaj są fioletowe. I ja akurat mam w numerku 20 Light Beige. Co jeszcze tutaj mogę Wam pokazać? Bardzo lubię rozświetlacz ten z My Secret. Ja pewnie mam stare opakowanie, bo ja tak rzadko używam też rozświetlaczy, a jak używam, no to właśnie ten jest najlepszy moim zdaniem i na powiekę sobie nieraz też daję. Co jeszcze? Kredka do brwi, no to jest Golden Rose używam, ale nie całkiem czarnej, tylko 101. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o róż do policzek, no to ja rzadko używam różu do policzek, ale jak już używam, no to z Eveline, to jest 1 Peony. To jest taki coś odcień. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o... aha, jeszcze korektor. To lubię z Lovely, ale ten taki cienki, nie ten gruby, bo ten jest bardzo, bardzo dobrze kryjący. Powiem Wam, że on nawet by mógł zastąpić mi podkład, naprawdę. Ja mam 4 i 2. Dwójeczka mi się skończyła, ale zakupiłam znowu 2 i powiem Wam, że 2 mi najlepiej pasuje, ponieważ 4 jest dla mnie troszkę za jasna. Dobra, więc ja tak mówię szybko, żeby ten filmik nie był taki długi. Więc zaczynamy tutaj malowanko. Biorę taki płaski pędzeleczek i na całą powiekę dam tutaj sobie taki odcień beżowy i to jest beżowy bez drobinek, bez niczego, matowy. No, więc teraz tak, dodałam ten cień, dałam na całą powiekę, dlatego ja zawsze daję tutaj też przy łuku brwiowym, żeby to ładnie, estetycznie ten łuk brwiowy tutaj przy brwiach wyglądał. Dobra, nie jestem jakąś mega. Nie umiem się wysłowić, bo się spieszę, żeby ten filmik był krótki, nie chcę Was tutaj zamęczać. Więc tak, ja nie jestem jakąś makijażystką i specjalistką, nie chcę się tu mądrować, tylko po prostu mówię Wam, tak jak ja się maluję, to Wam pokazuję. Teraz tak, na załamaniu wezmę taki puchaty pędzelek, to jest chyba kupiony gdzieś w tym, w Naturze i wezmę sobie tutaj odcień taki. O. No ja lubię się w brązach, dlatego takie właśnie zazwyczaj używam właśnie.
Dobra, teraz tego cienia też dam troszkę tutaj na dole. I tylko daję tak do połowy oka. Nie wiem, czy to też dobrze widać, bo dzisiaj w ogóle jest brzydka pogoda. Dobra, i teraz tak, w kąciku daję sobie ciemniejszy brąz i tutaj wybiorę sobie ten tutaj taki, o, ten brązik i wezmę najpierw taki pędzelek. Widzicie, jaka jest pigmentacja? I teraz rozetrzę. Także tak to mniej więcej wygląda. No mówię, jeżeli chodzi o oświetlenie, no to troszkę jest takie, no... Bo jest mgła oczywiście za oknem. Ale naprawdę uwierzcie mi, na żywo mega pigmentacja. Zresztą nawet jak się oddaliłam tutaj, to widać przecież, że jest ten brąz. A ja znowu też nie będę siebie pajaca robić i nie wiadomo jakiego wieczorowego, że tak powiem, robić tutaj makijażu, ponieważ zaraz wychodzę i no po prostu by patrzyli na mnie jak na głupią. Tak samo tego samego cienia użyję tutaj na dole, ale też w połowie tylko. Czyli tego, nie? Ciemnego brązu. Jego się zawsze, ja zawsze ten tutaj dolny chcę połączyć z tym tutaj górnym, żeby mi się połączyło, żeby mi wydłużyło powiekę. Wydłużyło, powiększyło, o, może tak. Tutaj sobie jeszcze troszkę dodam. I rozblenduję. Widzicie, jakie są mocne te cienie? Mocna pigmentacja. I tak to wygląda. I zobaczcie, od dali widać, widać te cienie, widać. Naprawdę uwierzcie mi na słowo, pigmentacja jest mega. Naprawdę, ja jestem zakochana w tych cieniach. No jak na Lovely, no to wow! I teraz tak, jeszcze moi kochani, moi kochani, moi kochani, jeszcze teraz dam sobie tylko tutaj, żeby troszkę podnieść tę powiekę moją, bo mam opadającą. To sobie dołożę, zaraz zobaczę, nawet o, wziąłem na palec taki jasny, zobaczcie, widać go, ten jasny sobie może gdzieś tutaj dam. Dobra.
Tego tak też nie widać, bo wiadomo, w kamerze inaczej. I teraz tutaj na środek powieki dam tutaj taki szampański kolorek. Tu mam czysty paluch. O, nie wiem, czy to będzie widać. Będzie. Widzicie? Jedno pociągnięcie. No mówię, ja jestem zakochana w tych cieniach. Ja nawet tego wolę paluchem sobie podać. Nałożyć, nie podać, nałożyć. No i wytuszowałam rzęsy, nałożyłam eyeliner. I tak to wygląda. Nałożyłam ten sobie tusz. Trochę się z nim nawet polubiłam, więc nie jest zły. Dobra, więc podsumowując, to jest taki mój szybki makijaż, codzienny makijaż, zawsze czytam. Do wyjścia gdzieś, czy nawet do sklepu, czy nie wiem, do pracy, czy gdzieś do znajomych. Tak zawsze się maluję. Więc pokazałam Wam po prostu taki mój normalny makijaż, jak na co dzień się maluję. I teraz tak, podsumowując tę paletkę z Lovely, to tak, po pierwsze, nie osypują się, są bardzo trwałe. Po drugie, nie podrażniają oczu. Jeżeli ktoś ma wrażliwe oczy, to nie podrażniają tych oczu, tak bynajmniej jest u mnie, bo nie mówię, że też no, u każdego tak będzie, bo nie dam gwarancji ani sobie ręki uciąć, ponieważ ja tylko mówię moje spostrzeżenia, czyli nie podrażnia mi oczu. I co jeszcze? Po trzecie, pigmentacja jest mega, 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 mega super pigmentacja, jest naprawdę super pigmentacja. Także naprawdę i długo się utrzymują na powiece. Naprawdę bardzo, bardzo lubię te cienie i nie żałuję, że je zakupiłam. Więc mówię, nawet mojej mamie zakupiłam tę paletkę. Jeżeli już mojej mamie poleciłam tę paletkę i zakupiłam jej tę paletkę, no to naprawdę musi być dobra, bo mamie bym na pewno żadnego bubla nie wcisnęła. Aha, i od razu mówię, to nie jest filmik sponsorowany, za własne pieniądze kupiłam, więc możecie się tutaj nie bać, że to ja tutaj wychwalam przez to, że dostałam paletkę za darmo. Nie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że w miarę Wam się filmik podobał. Trochę chaotyczny, tak. Staram się po prostu szybko Wam przekazać. Pokazać też kosmetyki, które na co dzień używam podczas właśnie robienia makijażu. Jeżeli chcecie takie filmiki w ogóle, żebym Wam od A do Z coś tam pokazywała, jak się maluje, no to dajcie też znać. Po prostu chciałam Wam pokazać, jak wyszedł makijaż, jak wyglądają te cienie na powiece, na powiekach. No i po prostu chciałam Wam zdać recenzję, że naprawdę nie osypują się, są trwałe, nie podrażniają mi oczu. No i co tutaj jeszcze mówić? Pigmentacja super, mega, cena też super, zwłaszcza po promocji, no to już w ogóle super, ekstra. Także naprawdę Wam polecam z czystym serduchem. Trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!